Witajcie moi kochani, w zeszłym tygodniu w poniedziałek armatorzy wędkarskich jednostek, kutrów, jachtów spłynęli do Władysławowa, macie z tego relacje, natomiast od czwartku fizycznie blokują porty w Gdyni i w Gdańsku. Tak, to już jest szósty dzień tych ich zmagań, zaraz zadzwonię do Arka z Nerejdy i dowiemy się, co tam u nich słychać. Witam cię, Arku. No, powitać, cześć. Arku, to już któryś dzień z kolei jesteście na wodzie, no i pikietujecie, nie wiem, no macie swoją akcję. Powiedz, jak to wygląda dzisiaj? Na tą chwilę tak. Wszyscy, jak coś mówi, mamy bojowe nastawienie. Od pana ministra Grubarczyka dalej nie mamy żadnej odpowiedzi. Niech nie skontaktował się z nami do dzisiejszego dnia. Próbowali się przez te kilka dni wejść do portu, zobaczyć się w prowiant, w wodę, w piwo. Tam kolega zgłaszał nawet, że chciał jakąś tam pomoc medyczną. Nie uzyskaliśmy zgody na wejście do portu. Ale poczekaj, Arek, ale no jak? Jednostki, polskie jednostki, polskich armatorów na polskiej banderze i co, nie dostaliście pozwolenia na wejście do portu? Nie zezwolili, nie dostaliśmy zgody. Tłumaczyli się na jakiś tam punkt 13, że niby prowadzimy jakąś reklamę i tak dalej. A to nie ma nic wspólnego, bo to jest wolny kraj i każdy ma prawo napisać sobie na bananerze, co chce, prawda? My nie prowadzimy jakiejś tam polityki, czy nie wiadomo czego, tak? Walczymy o swoje, o to, żeby pan minister Grubarczyk nam pomógł nam, bo wie, jaka sytuacja jest. Przez kilka miesięcy z nim prowadzimy dialog, ale on, jak to się w telewizji co innego mówi, a w rzeczywistości całkiem to inaczej wygląda. Twierdzi mi, że tam 20 milionów ma dla nas, a niech pokaże nam dokument, że to jest podpisane, od kiedy, na co i tak dalej. A gadać to sobie każdy może. No. Dostaliśmy wczoraj we dwójkę z moim kolegą zaproszenie do Górek Zachodnich. Dostaliśmy tam kleje na jachcie. Wszystko było załatwione. Pytałem o zgodę kapitana Gdańsk. Nie, to dostaliśmy również zgody. Na wszystkie porty nie mamy wejścia. Chodzi o Gdańsk, Gdynię, Górki Zachodnie. Nie mamy nigdzie wstępu. Idę. Tak po prostu. Arku, wygląda to naprawdę mega nieciekawie. Poza tym wrzucacie też zdjęcia na Facebooka chociażby. Zresztą tutaj te zdjęcia też się pojawiają w tle. Na tych zdjęciach widać, no nie wiem, Formozę, no nie wiem, widać ogrom siły, która jest przeciwstawiona wam. Powiedz coś na ten temat. No tak chyba na to wygląda. No wojsko mamy, koledzy tutaj monitorze wrzucają zdjęcia. Wojsko wystawieni, cały ten patrol na czarno ubrany z tymi długą bronią. No to jest chore, no kurde. Mamy jak to się poprawne nastawienie, jesteśmy zmęczeni tym wszystkim, ludzie nie mają już pieniędzy na paliwo. My żeśmy obliczyli, że w ciągu tego czasu, co teraz trwa ta cała akcja, bo ponad łącznie z przybyciem jednostek do Władysławowa, to żeśmy wydali na wszystkie jednostki, około 40 jednostek, ponad 100 tysięcy. Chodzi o paliwo, prowiant, opłaty ludzi. I jeszcze infrastruktura portu. Nie możemy się swobodnie poruszać, bo każda jednostka jest obserwowana, nagrywana, zdjęcia nam robią. Tym się jak bandyci. Staramy się tam rozmawiać z nimi grzecznie, tak jak z kapitanatem, czy coś tam, wiedzą jakie mamy zamiary. Nic nie robimy, informują nas, żeby tam nie stawać na torze wodnym i tak dalej. Staramy się to przestrzegać, tego nie łamać. Ludzie są tak zdesperowani, że niektórzy koledzy to, ja nie wiem, jakie oni będą za jutro czy za godzinę mieli, jakie podejście do tego, jakie decyzje podejmą, nie? Czy ktoś nie strzeli sobie jak to się do głowy i powie, dobra, ja idę pod statek, bo i tak już nie mam nic do straszenia. Takie są nawet po prostu komentarze ludzi, z którymi rozmawiamy tutaj, tak? Kredyty mają, jak to się mówi, różne te. No problemy finansowe, no tak, nie mają z czego żyć. To nie ma co się dziwić, prawda? Jestem właśnie na profilu jednostki z Ustki, no i tutaj armator napisał coś takiego. Mamy informację z Warszawy, że minister nie widzi potrzeby rozmowy z nami, bo Urząd Morski w Gdyni mu raportuje, że wszystko jest okej. Okay. No mógłbyś to jakoś skomentować? To już to skomentuję. No a co mam mu powiedzieć? No musi o czymś zaślepić, tak? No czymś się musi zastawić, tak? No co mu powie, że jak to wygląda? Przecież to jest wszystko na bieżąco informowane, oni też wiedzą, mają swoje wiadomości i tak dalej. My dowiedzieliśmy dzisiaj do mola w Sopocie, tu już zaraz policja była, ale zobaczyli telewizję, to się schowali. No to o czym my to rozmawiamy? Przepraszam cię, Arku, że spytam o to jeszcze raz, ale no wierzyć mi się nie chce. Polskie bandery, polskie statki i naprawdę macie przeciwko sobie porty? To port powinien być takim przystanią, takim punktem, takim domem w zasadzie dla jednostek i wierzyć mi się nie chce, że nie chcą was wpuścić do portu.
Jeżeli mówimy o Gdańsku, Gdyni, w ogóle nie ma takiej opcji, nie wchodzi w grę. I nawet dzisiaj kolega prosił tam, nie pamiętam rozmowy już, na radiu prosił, ale tam ktoś to nagrał i już puścił w internet to, że prosił tam ze względu takich na wejście, też dalej nie uzyskał zgody. Dalej nie uzyskana jest zgoda i tyle. Kolega mówił, że tam któryś z nich dzwonił do prawnika, już się konsultowali w tej sprawie i to jest w ogóle bezpodstawne. No jesteśmy, Arku, świadkami, że umiera pewna część nas, wędkarzy morskich. Nasze serducha na pewno są mocno rozdarte, no bo przyjeżdżaliśmy, korzystaliśmy też z usług turystycznych, czy chociażby z restauracji, no ale no to wszystko w jakimś stopniu się skończyło i jesteśmy w stanie jakoś wam pomóc? No wspierać nas. My żeśmy też, jak to się mówi, pomagali innym instytucjom, takim jak restauracje, bazy noclegowe. Przecież ci ludzie, co przyjeżdżali na wędkę, to dawali innym gdzieś zarobić, tak? Spali na tych noclegach, w restauracjach zostawiali pieniądze, na stacjach CPN-owych, tak? To wszystko się kręciło. Każdy, jak to się mówi, z tego chleba jakąś miał kromkę, tak? A teraz to się wszystko urwało. Obiecał nam minister, że nam pomoże, to dlaczego nam nie pomaga? To jest wszystko tylko mówione. A gdzie są fakty? Czemu to nie jest napisane na papierze? Proszę bardzo, macie pokazane do kamery. Czemu tego minister nie zrobi? Nie pokaże tego, tylko mówi. Ja też mogę wiele rzeczy obiecać i mówić, a efektu tego nie ma. No właśnie, Arku, trzeba by było chyba przypomnieć naszym widzom, że wy jesteście okłamywani już od jakiegoś czasu, no bo na przełomie roku mieliście już jakieś obiecanki, że do końca pierwszego kwartału będzie wasza sytuacja wyjaśniona, będą jakieś rekompensaty. No ten pierwszy kwartał, tak jak wiemy, się skończył już dawno. Teraz minister coś znowuż obiecuje pod koniec drugiego kwartału, czyli wychodzi na to, że są jakieś magiczne środki, które mogą być rozdysponowane, no ale to chyba jakieś wirtualne, co? Tak, na to wychodzi. Tak na to wychodzi, że to są pieniądze wirtualne. Bo czemu nie pokażę dokumentu przed kamerami? Ma twarz minister, proszę bardzo, słuchajcie, panowie czy tam chłopaki, proszę bardzo, macie napisane i tak dalej. A to są tylko słowa, puste po prostu słowa. Ja się dziwię ministrowi, że mu nie wstyd. Ja się dziwię. Czemu tego nie napiszę, nie pokażę? Gadać każdy potrafi, tak? Jak on sobie to wyobraża? Zostawić kogoś na pastwę losu? Powiedział, że nam pomoże i tak dalej. Gdzie jest ta pomoc? Gadanie? Arku, to już trwa ponad tydzień, bo w poniedziałek byliście we Władysławowie, dzisiaj mamy wtorek, no więc ta cała akcja trwa ponad tydzień, przy czym jesteście 6 dni chyba w porcie Gdynia-Gdańsk, w tamtym rejonie cały czas na wodzie. Powiedz nam, jak długo to jeszcze będzie trwało? Póki nam starczy sił, na razie się nie poddajemy, tu z kurogami rozmawiam, oni się nie podają, nie widzą w ogóle, jak to się mówi, opcji, żeby zrezygnować z tego i tyle. Do końca nie wiemy, jak to się skończy, w jaki sposób ludzie są zdesperowani. Prosimy o ministra o pomoc i mam nadzieję, że no, na tyle będzie skłonny i w końcu coś zrobi w tym kierunku, tak? My chcemy porozmawiać, a jeżeli nie chce z nami rozmawiać, to niech wyśle nam pismo. Macie napisane, chłopaki, na piśmie, to i to. Jeżeli nie chce dać, to niech nam pismo da nam na stół, że jest wszystko podpisane, załatwione tak, jak się należy i tyle. Jeżeli twierdzi, że nie ma tyle pieniędzy, to niech nam da rekompensatę za 2020 rok. Niech da nam jakieś pieniądze na przetrwanie, bo my nie mamy. Koronawirus mają inne wydatki, rozumie to. To proszę nam pomóc na ten rok chociaż zabezpieczyć nas. No rybacy dostali pieniądze, a my to co, gorsi jesteśmy? Mówię, no nie mogę też wypowiadać się za kolegów, ale na pewno nie poddamy się. No i z tego, co tu rozmawiałem, są zdesperowani. No i jak to się skończy, to nie wiem, ale pomysły są naprawdę tragiczne, tak powiem. Nie? Takie mają pomysły tragiczne, że... Arku, na relacjach, które no, widzimy u was, na chociażby na Facebooku, z tej waszej pikety, blokady, tarczy, którą teraz robicie, widzieliśmy taki ponton z uzbrojonymi po zęby ludźmi. Nie wiem, czy to jest Formoza, dam to w każdym razie na miniaturkę tego filmu. Powiedz parę słów, jak podchodzą do was, no, wasi koledzy w zasadzie, Straż Graniczna. No, jak to wygląda od tej strony? Uprzejmie nie powiem, że nie, broń Boże, tu złego słowa nie powiem. No wiadomo, swoją pracę wykonują, tak jak każdy z nas, tak? Ale to są wszystko rozporządzenia rządzenia z góry, prawda? To jest wszystko decyzje z góry, prawda? To wszystko, ktoś tym z góry steruje i tyle. Dlaczego nie możemy wejść do portu? To nie jest takie, że sobie kapitan portu powie, o dobra, nie wchodzicie. Wcześniej było wszystko okej, okay, nagle zobaczyli nasz protest, już mamy zakaz, tak? No ktoś tym steruje, podejrzewam, że... Wiecie, kogo kim myślę i co to może dawać. Po prostu chcą nas zgnębić, bo inaczej tego nie nazwie, chcą nas zgnębić. I tyle. Nie ma ktoś celności powiedzieć, jak sytuacja wygląda, pomóc nam tylko najlepiej zgnębić i tyle, tak? Jak ma ta się Polska odrodzić?
Przecież jeżeli powiedzmy byśmy dostali w przyszłości jakieś pieniążki, mogliśmy jakieś nowe przedsiębiorstwo otworzyć, tak? Nowe jakieś małe firmy, działalności i tak dalej. By się to rozwijało, byśmy budowali dalej tą naszą Polskę, tak? A jak my mamy budować, jak my nic nie mamy? To się dziwi, że młodzi uciekają za granicę, bo coś się dzieje nie tak? No to właśnie to są takie efekty. Dosyć długa ta rozmowa, będziemy już powoli kończyć, aczkolwiek jeszcze takie jedno pytanie, słuchaj, no bo doszły mnie słuchy, że po pierwsze to ten Bałtyk na połów dorsza zablokowali na 4 lata, z tego co wiem, ale myślą o 6, no i nasi widzowie, no nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę, że wy nie jesteście w stanie nawet tych 4 lat przetrwać, jeżeli chodzi o amortyzację sprzętu typu jednostka. No wy nie jesteście po prostu w stanie prosperować, mając zawieszoną działalność. Nie, pewnie, że nie, pewnie, że nie. Nawet jakbyśmy mieli stać te 4 lata, ktoś chciałby tam zacząć, no znowu to wędkarstwo turystyczne, rekreacyjne, dalej to prowadzić, żeby ludzie mieli jakąś tam zabawę, chęć przyjechania na to morze, żeby się cieszyli, żeby w Polsce mówili, o, u nas jest wędkarstwo, czy tam, no nie wiem, turystyka jakaś czy coś, no to jak mamy to kontynuować, jak no my idziemy na dno, my już jesteśmy, my, nie, inaczej, my już jesteśmy dno. To sam rząd sobie w kolano strzela, takie moje zdanie, bo nie robią w tym kierunku nic, żeby było lepiej, tylko dołują i tyle, a później pretensje do kogoś, że nic się tu u nas nie rozwija. No to sami w tym pomagają, to jest takie moje zdanie prywatne. Ja też mam firmę, płacę ZUS-y, podatki, wszystko tak dalej, no i chciałbym dalej to kontynuować, ale że w takim kierunku, jak to wyjdzie wszystko, no to idzie na dno i tyle. Na dno po prostu idzie i tyle. No tak jak mówisz, czyli najprościej byłoby po prostu dać wam zezłomować te jednostki, oczywiście wypłacając rekompensaty, no bo te jednostki to jest wasza krwawica, kilkanaście lat pracy, wyrzeczeń, kredytów. No właśnie, ale są jacyś armatorzy, którzy chcieliby w jakiś sposób przetrwać te 4 lata, czy nawet 6 i potem z powrotem świadczyć te usługi wożenia wędkarzy na dorsze? No tak, też. My wiemy, że tam dwóch, trzech kolegów chciałoby dalej tam, jak to się kontynuować to dalej. Jeżeli będą mieli taką chęć, dobrą wolę, to broń Boże, jak to się mówi, niech sobie tam robią to, ale większość, no już nie chce, no, bo to są koszta dalej, jak to się mówi, eksploatacji tych jednostek. Ktoś tam powiedział, że my chcemy za dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak do końca, ja to sprostuję w paru słowach. My chcemy pieniążki za to, że nam zabrali działalność na kilka lat. To nie o to chodzi, że ja chcę pieniądze, nie wiadomo jakie, miliony za jedną jednostkę. Tu chodzi o to, że my nie mamy pracy. My nie mamy pracy. 10 lat ktoś budował firmę, wszystko, teraz nie ma nic. O to chodzi. To jak mam się teraz na nowo odrodzić? Nie odrodzę się, bo nie jestem w stanie. Sami wiemy, że to wszystko drogie jest, kosztuje i tyle mam do powiedzenia. Tak to będę kończył. No miejmy, Arku, nadzieję, że instytucje, no i minister, który zobowiązał się do tego, żeby łagodzić skutki związane z wprowadzeniem tego zakazu dorszowego, że oni po prostu staną na wysokości zadania i po prostu wam pomogą, choć mija czas i nie wygląda to zbyt ciekawie. Jest w zasadzie coraz gorzej w moim prywatnym odczuciu. Także dziękuję ci, Arku, za poświęcony czas i bardzo fajny wywiad. No a was, moi drodzy widzowie, słuchacze, bardzo proszę o rozpowszechnianie czy to tego filmu, czy poprzednich moich filmów, czy w ogóle rozpowszechnianie postów na Facebooku, postów, które lecą bezpośrednio od armatorów. Pomóżmy im nagłośnić też tą kwestię, tą sprawę, tą pikietę, tą tarczę, jak to oni sami właśnie nazywają, ponieważ no kto jak nie my, widzicie, że w telewizji jest dosyć cicho. To się zmieni, jutro jest naprawdę gruba sprawa szykowana, oczywiście na Morskiej TV będziecie to mieli na żywo relację, więc tym bardziej, jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, niech to zrobi, no bo przynajmniej dostanie informację, że coś takiego na żywo się dzieje. Ja was żegnam, no i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, na razie, cześć!